kościół Andrzeja Boboli, nazywany zwykle jezuickim, przy placu Kościeleckich, świętego Piotra i Pawła przy placu Wolności, świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Starym Fordonie, Matki Boskiej Królowej Polski na Łęgnowie, Miłosierdzia Bożego na Wilczaku, świętego Wojciecha na Okolu, świętego Józefa Rzemieślnika. Co łączy wszystkie wymienione obiekty? Fakt, że budowano je jako kościoły protestanckie, ewangelickie. Dziś zaś bez wyjątku służą katolikom. Historia bydgoskich protestantów to kwestia tyleż ciekawa, co niełatwa. Niemniej to nasza bydgoska historia. Historia związana z wydarzeniami, które odcisnęły trwałe piętno na naszym mieście, na naszej Bydgoszczy. Jak wiemy, pod koniec XVIII wieku Bydgoszcz znalazła się w granicach zaboru pruskiego. W związku z tym do miasta zaczęły ściągać tysiące niemieckich rodzin, pracowników, urzędników, robotników, w tym również robotników, którzy budowali kanał bydgoski, który na zawsze odmienił historię naszego miasta. Jako że większość Niemców była protestantami, w naturalny sposób pojawiła się potrzeba wybudowania świątyń, w których mogliby kultywować swoją wiarę. Początki były w tym kontekście raczej problematyczne. Pierwsze ewangelickie nabożeństwo w mieście miało miejsce w kwietniu 1773 roku. Tutaj, przy ulicy Toruńskiej, a konkretnie w magazynie soli. Wzrost liczby wyznawców sprawił, że władza miejska zaczęła myśleć o postawieniu pierwszego pełnoprawnego kościoła. I taki faktycznie stanął w 1787 roku u styku ulic Podwale i Teofila Magdzińskiego, ówczesnej ulicy Kościelnej. Przez lata nazywano go staromiejskim ewangelickim kościołem Fardem. Przetrwał do początku XX wieku, a dziś na jego miejscu stoi hala targowa. Wspomniana przed chwilą świątynia przez lata była jedyną ewangelicką w mieście. Jednak pod koniec XIX wieku liczba wyznawców wzrosła do kilkudziesięciu tysięcy osób. Nie dziwota więc, że kiedy nastał koniec zaboru pruskiego w 1920 roku, na terenie Bydgoszczy znajdowało się aż 12 protestanckich świątyń. Trzy największe powstałe wówczas świątynie to kościoły pod wezwaniem świętego Pawła przy Placu Wolności w 1878 roku, Chrystusa przy ulicy Warszawskiej w 1897 roku, a także Krzyża Świętego przy Placu Kościeleckim w 1903 roku. Ten ostatni, postawiony w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej Fary, otrzymał tytuł Farnego, czyli najważniejszego w mieście kościoła ewangelickiego. Dziś świątynie te to odpowiednio kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, zwany także jezuickim, a także kościół Zbawiciela. Wszystkie one reprezentują styl neogotycki i wszystkie robią monumentalne wrażenie. Na początku XX wieku byliśmy w przededniu I wojny światowej, a także końca zaboru pruskiego. Oczywiście niemieckie władze nie mogły wtedy jeszcze o tym wiedzieć. Liczba ewangelików w mieście wciąż rosła, a te bydgoskie i podbydgoskie kościoły robiły się dla nich zwyczajnie zbyt ciasne. W związku z tym w 1903 roku władze miejskie wydały pozwolenie na budowę kilku protestanckich świątyń zlokalizowanych na przedmieściach. W ten sposób powstały kościół pod wezwaniem świętego Józefa na Małych Bartodziejach, dziś Kapuściska, świętego Marcina Lutra na Szwederowie, a także Miłosierdzia Bożego na Wilczaku. Ich podobieństwo nie jest przypadkiem, to efekt duetu prac Ismar Hermann i Friedrich Oskar Hosfeld. Niestety podobieństwo to potwierdzicie dzisiaj naocznie tylko w dwóch miejscach. Kościół pod wezwaniem świętego Marcina Lutra przestał bowiem istnieć w trakcie II wojny światowej, ale znajdował się właśnie tutaj, przy skwerze, przy ulicy Leszczyńskiego. Dziś to teren Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Oczywiście to nie wszystkie protestanckie świątynie powstały na przestrzeni wieków w Bydgoszczy. Tuż przy obecnej granicy miasta, w Plątnowie, na początku XX wieku wzniesiono neogotycki kościół Matki Bożej Królowej Polski. Niewielki zbór powstał w podobnym czasie przy ulicy Koronowskiej na Czyszkówku. Ostatnią wzniesioną na potrzeby protestantów świątynią był kościół świętego Wojciecha na Okolu. Oczywiście osobnym tematem jest kwestia fordońskich ewangelików. Ci powołali swoją gminę w 1822 roku, ale pełnoprawny kościół, a więc dzisiejsza świątynia pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, powstała dopiero w 1879 roku. Zdecydowanie mało znana jest historia zboru baptystycznego, czyli również protestantów. Zboru, który powstał w 1874 roku u styku dzisiejszych ulic Pomorskiej i Cieszkowskiego. Ten neogotycki niewielki budynek z pewnością wszyscy z nas dobrze znamy. Oczywiście, skoro były kościoły, to w naturalny sposób zaczęły pojawiać się także cmentarze.
Nawet według ostrożnych kalkulacji stwierdzić można, że w obecnych granicach Bydgoszczy było ich ponad 30. Rzecz jasna, niektóre były wielowyznaniowe, jak ten na Małych Bartodziejach czy Bielawach, jednak większość z nich została dedykowana wyłącznie ewangelikom. Wystarczy przejść się ulicą Cmentarną na Glinkach albo Cmentną na Kapuściskach, aby zrozumieć, ile zostało z ostatniego miejsca spoczynku mieszkańców tego miasta. Nie okupantów, a zwykłych ludzi, rolników, robotników, bydgoszczan. Koniec silnej pozycji Kościoła Ewangelickiego w Bydgoszczy nastąpił oczywiście w momencie powrotu Bydgoszczy w granice Rzeczypospolitej w 1920 roku. I choć wielu Niemców zostało w Bydgoszczy, to ich liczba w porównaniu do tego, co było wcześniej, zdecydowanie spadła. A im bliżej było II wojny światowej, stosunki polsko-niemieckie były coraz bardziej napięte. Obrywało się więc też ewangelikom. W trakcie II wojny światowej, jeszcze przed wkroczeniem do miasta regularnych oddziałów niemieckich, wiele kościołów protestanckich stało się miejscem dywersyjnych ataków mniejszości niemieckiej zamieszkującej Bydgoszcz. Polskie oddziały ostrzeliwano głównie z wież kościołów Świętego Pawła na Placu Wolności, a także z cmentarza przy ulicy Jagiellońskiej. Oczywiście, co w pełni zrozumiałe, Polacy nie pozostawali dłużni. Po zakończeniu II wojny światowej niemal wszystkie protestanckie świątynie przeszły w ręce katolików. Tak stało się ze wszystkimi wymienionymi we wstępie kościołami. Jednak co stało się z pozostałymi? Bezpowrotnie zniknęły, choć z różnych przyczyn, kościół świętego Marcina Lutra oraz dawna fara ewangelicka. Zbór na Czyszkówku zaś mocno przekształcono. W całej tej wyliczance wymieniłem już niemal wszystkie dawne kościoły protestanckie na terenie Bydgoszczy. Zostały dwa. Dwa, które wciąż służą ewangelikom. Pierwszy z nich to kościół pod wezwaniem Zbawiciela, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej. To dawny kościół pod wezwaniem Chrystusa. Drugi to dawny zbór baptystyczny, dzisiaj należący do parafii ewangelicko-metodystycznej. Oczywiście wspomniane wyżej kościoły służą dzisiaj protestanckim, lecz polskim parafiom. To bardzo ważne, aby o tym pamiętać. No ale ilu protestantów żyje dziś w Bydgoszczy? Teoretycznie według prawa urodzenia do wymienionych parafii należy kilkaset osób, jednakże aktywnie w nabożeństwach bierze udział jedynie niewielka część z nich. Bydgoszcz przeszła naprawdę wiele. Wpływy różnych nacji, kultur, wyznań są tutaj wręcz namacalne. Spuścizną po ewangelikach są ich dawne świątynie, jednak pamięć z każdym rokiem coraz mocniej się zaciera. Warto więc spoglądać na mury tych dawnych, historycznych kościołów, zadumać się nad historią tych miejsc, bo przecież jest wyjątkowa, tak jak i cała nasza Bydgoszcz.